Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam graczy w Auto Online, jesteśmy w siedzibie motocyklowego klubu Llamas from Hell, Lamy z piekła. Nie, ale dobra, obczaiłem, że tutaj jeszcze jest laptop, z którego możemy uzyskać bezpieczne połączenie. To, o którym wspominał wcześniej w filmiku MC? Nie wiem, dobra, koleś, zarządca. Mogę tutaj usiąść i otworzyć różne, powiedzmy, nielegalne źródła dochodów, takie jak plantacja marihuany, fałszernia papierów, tego typu rzeczy, ale wszystkie kosztują i kosztują dużo. Wiadomo, w każdy biznes trzeba włożyć tyle pieniędzy, żeby później z niego coś wyciągnąć, a ja akurat tylu nie mam. Mam w sumie, no, niewiele ponad 20 tysięcy. Dobra, trochę ponad 20 tysięcy, ale jednak cały czas za mało, żeby myśleć tutaj o czymś poważnym, więc wyjdźmy. Menu zarządzania pojazdami. Ej, plus jeszcze nowa broń, kurde, a jestem taki biedny. Tak, opuść siedzibę, bo trzeba coś zarobić, a jak najszybciej coś zarobić. Napady na bank, to jest dobry sposób, ale trzeba było strzyknąć ekipę, a nie wiem, czy ktoś aktualnie gra w tym momencie. No i poza tym napady to jest długotrwały proces, a chciałem jeszcze dzisiaj do Dark Souls 3 usiąść. W ogóle intro muszę zrobić, dawno tego nie robiłem. A dobra, do ciężkiego karabinu też pojawiła się luneta. Nie, chyba warto odwiedzić Ammunition, tylko gdzie znajdę najbliższe? No to nie na mnie trąbią, on chyba wie o co chodzi, ale nie, skorzystamy z tej bryki. Stop, czy to nie jest dokładnie... Tak, to jest dokładnie to samo, więc nie było faktycznie żadnej różnicy. Nie, ale spoko, zobaczmy tą nową snajperkę w Ammunition tylko. A najbliższe Ammunition znajdę. No i tak przy okazji tematycznie ROM. Czy tam ROM? Który może być ROMem w sumie. Choć nie, po karnacji bym nie sądził. Ej, pojawiła się nowa opcja. Wezwij motocykl. No nie mam ich dużo. Czuję żółt do ziołu, zarządzaj klubem, zdania klubowe, wyzwania klubowe. Mam jakieś zdania? Deathmatch albo w potrzasku. Tej, tak przy okazji koleś, to był motor, a ja jestem prezesem klubu motocyklowego. Użyczyłbyś mi swojego jednośladu? Moment, czy albo on znak Wiktorii pokazał w powietrze, albo to był środkowy palec. Nie wiem, w każdym razie jego motor jest już mój. No i teraz to przeglądanie menu jest naprawdę na miejscu. Otrzymałem motocykl wewnątrz. Uuu. 3000. I dobra, i co mam zrobić? Za chwilę rozpocznie zadanie w podczasku. Czyli co? Zadanie w podczasku jest dostępne. Walczy z nimi graczami pozostanie w wyznaczonej ruchomej strefie. Dobra, czy muszę najpierw tam dostać? A jeszcze chciałem powiedzieć, czemu Super Llama się trzyma za jaja, kiedy jedzie, a on chyba autentycznie trzyma telefon. Nie, teraz nie, ale w momencie, kiedy wchodzę w menu, chyba już tak. Chyba już coś tam przegląda. Albo nie, po prostu robił to, kiedy stanę w miejscu. Kurde, dobra, że tam uszedłem z życiem jakoś. Nie, dobra, gdzie jest to wyzwanie? Gdzieś bardzo, bardzo daleko, czy... Kurde, kawałek. Może nawet duży, dobra. Zmienimy motocykl na coś szybszego. To wygląda na szybsze. No sobie nie do końca, gościu miał... Nie, no ale pięknie zapikował. Niczym struś w beton. Nie, no. To jest metoda na zabicie dużej liczby strusi. Po prostu przestraszyć je na polu betonu. Znaczy na betonowym polu. Na chodniku, na jezdni, gdziekolwiek, gdzie będą musiały po prostu trzasnąć głową w ziemię. Nie, no bez przesady. One przecież tak nie robią. Że trzaskają głową po prostu w ziemię i nagle już mają łeb w ziemi. No nie, nie, kurde, nie. To jest bujda. Nie, ale dobra, zaraz powinniśmy dojechać. Bo dodatkowo jeszcze za chwilę się rozpocznie zadanie, a tutaj ktoś przez swoją nieostrożną jazdę, bo nie widziałem migacza. Prawie mnie zabił. Mam połowę życia. Czyli w sumie jak ludzie dożywają tak 80-ki, no to... No, Super Llama stracił parę ładnych lat. Pół życia, no to 40 w sumie poszło. Nie, ale dobra, ktoś tam na żółto, dobrze widzę. Czyżby kolejny uczestnik zadania. O, nie. Ale chyba tam wjechał w tą strefę, dobra. Ja jestem na motocyklu, czyli chyba mam czego potrzeba. Jeżeli uda mi się tam dojechać, jakoś. Może tu... tutaj z innym radiem. Dobra, ustawiam lewo. Ja wskazuję zresztą mapa, ale ja się muszę tam przebić. O, dobra, tylko... też podejrzewam, że kościół będzie strzelał. I do tego jest autem, no to tak kurde nie fajnie. No, dokładnie. Spoko.
Nawet nie wjechałem w tą strefę, ale to jest moment idealny chyba, żeby przetestować snajperkę, choć nie do końca. On co zdanie cały czas się rozpoczyna? Ja myślałem, że już trwało. Nie, ale dobra, obczajmy ze snajperką, jak to wygląda. Czy oni tam faktycznie się jeszcze kręcą, czy już nie? Ach. Kurde, to była chyba idealna okazja, żeby go capnąć, ale... W sumie... Kurde, nie widać go. Uciekł. Bardzo, bardzo nieładnie z jego strony, ale jak tam dobiegnę... To jest mega słabe. Prezydent klubu motocyklowego, który ciśnie gdzieś z buta. Nie, ale on gdzieś tutaj jest. Nie wiem, czy mu krzyżyk jest na nim, ale... Faktycznie tam się przemieszcza i tam się znajduje. Kurde, dobra. Teraz już wie, że do niego będę strzelał zaraz, no to może próbować też pójść do mnie. Moment, czy on ma tryb pasywny? Aha, no to tak, super. Potrzebuję motocykla. O, może tak to zróbmy. Dobra, to jest dobry moment, żeby go zastrzelić teraz. A nie mogę. Więc nie wiem, co mogę zrobić, to się dosiąść. Nie, ale serio, czemu nie mogę gościa rozwalić po prostu? Żebym musiał opuścić strefę. Czyli stanąć na przykład tu. Okej, pięknie, gościu zajął pierwsze miejsce, bo kręci się motocyklem w tym rewirze. Dobra, ale może tu gdzieś jest mój motor. Bo zaraz to będzie policja. Stop, ale czy on nie kręci się moim motorem? A z drugiej strony jeszcze jest taki myk. Czy mogę wezwać mechanika? Ale też w sumie motocykl mogłem skorzystać zupełnie z innej opcji. Dobra, jeszcze raz. Ej, stop, kurde, on tu po prostu jest. Najzwyczajniej w świecie. Dobra, bierz go. Może nie jest w najlepszym stanie, ale w jakimś stanie jest. Dobra, tylko to nie wiem, czy policjanci do mnie strzelają, czy oni. No teraz utrzymanie się tutaj w tym kółeczku na motocyklu będzie utrudnione. Nieważne, czy ja będę pochylał głowę, czy nie. I tak, no, muszę się kręcić w koło. A policjanci po prostu strzelają. Czy co, już do siebie strzelamy, czy... Czy co, trzeba po prostu tutaj stać. Czy kręcić się. Dobra, gol, ale... Oj, nie, nie, nie. Ta strefa faktycznie się przemieszcza. Może nie jakoś nie, bardzo szybko, ale... Fajnie by było, no właśnie, nie wywalić się. Bo zaraz mogę przypadkiem opuścić strefę. No, koleś, no... Blisko. Ile sekund? Oj, kurde, niewiele. Nie, to pikanie naprawdę zaraz by się przerodziło w ciągły sygnał, a ciągły sygnał pewnie oznacza, że koniec. Ale czy ktoś mi może przeszkadzać, kiedy ja pozostaję wewnątrz co to było? Nie, myślałem, że mały rampowy samochód. O, shit, nie. No i to pikanie przypadkiem nie oznacza odległości od strefy? Tylko tyle? Czy chodzi tutaj faktycznie o czas? Nie no, koleś, postawiam tą stronę. Tutaj jest bliżej środka tego okręgu. W ogóle jestem, jaką trajektorią tu podąża. Czy tak po prostu totalny random, czy co? Nie, dobra. Chyba przemieszczę się delikatnie w lewo. Nie wiem, czemu mam pozostać, a właściwie w tej strefie, skoro nikt nie musi do mnie strzelać. Ani nie może wręcz. No, myślałem, że może chociaż on, ale nie, też nie. Totalnie wyrąbane, że tutaj się poruszam jednośladem, czy nie. Po prostu, młodzieniaszki. Aj, niech młodzież się wyżyje. No dobra, skoro się chyba będziemy przypychać. Nie, serio, nie wiem, jak im pokrzyżować szyki, w ogóle... Jak długo mam pozostać wewnątrz tego obszaru? I co dostanę, kiedy już mi się to uda? Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Strzelać nie mogę, to pewnik. Nie mogę nawet wybrać broni. Jedyne, co mogę zrobić, to faktycznie pozostać tutaj w tej strefie i nic więcej. Może delikatnie poprzypychać się z gościem, tylko on ma... No, lepszą sytuację, ma quada. A jednak łatwiej utrzymać równowagę na 4 kołach niż na 2. Nie, zupełnie se... co tu się stało, koleś? Albo co stało się mi? Kurde.
Nie, tak nie może wyglądać, nie. Eliminacja za 10 sekund. A, czyli jednak jest jakiś jeszcze element. No nie! Nie! Nie wierzę i przegrałem to. Ja to autentycznie przegrałem. A, pytanie, czy gościu mnie wysadził, czy to była faktyczna eliminacja? Nie, dobra, chyba tak to wygląda po prostu. Nie wierzę, ja to przegrałem. Czajcie tą autentyczną lamerkę. Obraz totalnej lamerki. To było właśnie to. Nie, ale ten minivan, nie wiem skąd się tam wytrzasnął w ogóle, skąd on się wziął. Przegrałem pierwsze swoje zadanie klubowe, a jeszcze zarobiłem 1000 baksów. Ukradłem więcej pojazdów. To kolejne zadanie, tylko właśnie nie wiem, czy klubowe, czy... W tej sesji żaden gracz nie szuka dla siebie klubu. I organizacja aktywuje ukrytą organizację. Te komunikaty, naprawdę. Co to ma być? Punkty przyznawane są jedynie za kradzież pojazdów należących do mieszkańców Los Santos i hrabstwa Blaine. No chyba to jest takowy pojazd, prawda? Tylko gdzie mam go dowieść? No stop, ukradłem jeden. Liczymy, że to jest drugi. Nie, dobra. Poczekajmy. Tam koleś już naprawdę już ma koło dyszki. Aha, dobra. Jest i dwa. I teraz będzie i trzy. Dobra, bierzemy udział w tym wyzwaniu. Tak długo jak są jakieś pojazdy, tak długo będę je kradł. No i tak długo jak kierowcy nie stawiają czynnego oporu. Bo ten już prawie. I w sumie świetna piosenka tam leciała, ale nie mogę jej posłuchać, skoro bierzemy tutaj udział w kradzieży. Na czas. Bo ja się dziwię, że policja jeszcze mnie nie ściga. A Marvin uważa, że to jest dobry moment. Nie, dobra, ten koleś żółty naprawdę już zaczął działać mi na nerwy. Ale wynik mam całkiem dobry, ej, polepszający się, taki bardzo progresywny. Już jestem na trzecim miejscu, jakby nie patrzeć. Dobra, ale tym pojazdem już trzeba będzie uciekać, chyba że ukradę też radiowóz jeszcze. Aha, dobra, i szukamy kolejnych pojazdów. O, na przykład ten tutaj wydaje mi się, że będzie w sam raz na podniesienie wyniku na 10, jeżeli drzwi mnie wypuszczą oczywiście. Nie, czyli dobra, kradzież, ucieczka, kradzież, ucieczka. Taki schemat zachowań może naprawdę przysporzyć mi tutaj dobrego wyniku na sam koniec, bo póki co jestem trzeci. Dobra, tutaj trochę tych pojazdów jest. Kurde. Uj, nie, to będziemy grać, to ja to przegram. Zginę. Dobra, ale tak, czy mogę strzelać? Powiem, że mogę i muszę, bo niestety oni zrobią to... zaczęli robić to zdecydowanie wcześniej niż ja. Dobra, i na glebę, który? 11 pojazd dopiero, a tu widzę już 12. I to właśnie, delikatny karambol. No nie, no ale nie wysiadaj tą stroną, nie! Kurde, cenne sekundy! Lamo! 4 sekundy do końca, no i nie udało się ostatniego ukraść i spadłem na trzecią pozycję, byłaby ex aequo. Druga. Dobra, 11 pojazdów, nie zgorszy wynik. Ale zważywszy na początki, mogło być zdecydowanie lepiej. No bo coś dostałem 4750. Ej, nawet takie pierdółki opłaca się wykonywać. Kimś ty. Martwy człeku. Nie, dobra, sorry, nie mogłem się opanować. To był pierwszy żywy gracz, jakiego widziałem od bardzo dawna. Po prostu musiałem go zastrzelić. Nie mogło być inaczej. Hasta la vista. Ej. W sumie ja i tak muszę zarabiać. No to czemu by nie? Martin. Pytanie, czy mogę? Ja powiedzmy 600 baksów jestem w stanie zapłacić za to, żeby wziąć udział w jakiejś akcji jeszcze na koniec odcinka i zarobić dodatkowe baksy. No bo przypominam, potrzebujemy około 350 tysięcy, żeby wystartować z jakąś nielegalną działalnością wewnątrz klubu motocyklowego. A w ogóle też wszystkie mordercze lamy oczywiście mają wolny wstęp do tego klubu, zapraszam, i zresztą wszyscy inni postronni również. Dobra, równowaga włączona. No zatwierdźmy te ustawienia, w ogóle kupmy co tylko idzie. Nie, dobra, za duży wydatek. No i właśnie, otwarte dobieranie graczy, zaproszenie automatycznie z bieżącej sesji, znajomi. I nie tylko członkowie ekipy oczywiście. Okej, czekamy. Choć widzę też, o, sloty zajęte. Podwójne siano, podwójne punkty reputacji. I rowerzyści mają za zadanie dojechać do końca Great Ocean Highway. Za nie dopadną mi kierowcy ciężarówek.
Uciekając w rowerach dostają fory, ale kierowcy mają większe wozy. No, zrozumiałe. Coś jak w Terminatorze dwójce, tylko no nie mamy Arnolda, nie mamy shotguna i nie mamy motocykla. Ani dzieciaka z tyłu na siedzeniu. Ale rower. W sumie wszystko zależy od siły mięśni. Nasze przeżycie. I do tego jeszcze dziewicza gra prawdopodobnie Dawida z Brazylii. Jak to brane. O, dobra, czyli teraz albo mamy rozsmarować insekta na szybie, a odcienie nie, bajka. Nie no, bajka może nie. Sportowcy nie, no też nie. Obłąkane, nie. Zabójczo śmieszne, też nie. Pozagrobowe, eksperymentalne. Nie no, dobra, bez przesady, ten pierwszy był niezły. Noir. Spętarny cowboy? Dobra, nie będzie. Gotowy. Jak mają mnie rozjechać, to niech to będzie zombie, przynajmniej. Mniejsze wyrzuty sumienia. Oj, przynajmniej dali mi rower górski. Myślałem, że dostanę zwykłego BMX-a. Na tym się rozwija lepszą szybkość. No koleś, nie wiem, czemu jeszcze nie pedałuje, że jeżeli oni faktycznie są tirami, no to mamy ładnie przerąbane, już tutaj trzeba cisnąć. Żadnej gleby. Nie, ale coś mi się wydaje, że nabawię się odcisków na kciuku. Po tych 5 minutach. No chyba, że rozjadą mnie wcześniej. Wiedzieliście, że to jest dzwoneczek? Ej, czy koleś... No już myślałem, że koleś uciekł tam na dół. Nie, ale zupełnie szczerze, że trzeba będzie uciekać gdzieś bokami, tylko nie wiem, czy nawet mogę. Bo oni są chyba, jeśli się nie mylę, tuż za nami. Koleś, nie, serio. Czemu jesteś przede mną? Jakim cudem jesteś przede mną? Oni już tu jadą. Nie, nie, koleś, dzida gdzieś na boki. Tylko tak się możemy uratować. Ej, doszli do linii mety. A czyli mogę chęchami? Ach, kurde, jednak nie. A jednak nie mogę. Dobra, jestem z powrotem, ale tiry są przede mną. No to wow. Będzie ciężkie zadanie. Uistotnię tego z życiem, ale próbujemy. Ej, dobra, tamten molestuje drugiego gracza. A ja tutaj pozostaję wolny i nawet chyba rozwinąłem jakąś całkiem zadowalającą prędkość, jeżeli chodzi o ucieczkę przed tirem, więc... Ale dobra, jeszcze tak, liczmy, że inne samochody z naprzeciwko go zatrzymają. Na przykład ten oto tir. Oj nie, a gdzieżby znowu? Nie, ten dzwoneczek naprawdę nie polepszy mojej sytuacji ani trochę. Ej, on tu nie przejedzie, ale ściśnij! Tylko kilometr do linii mety. No, zerowe szanse w starcie z samochodem, jeżeli już mnie doścignie, ale... No nie jest znowu tak blisko. Nawet go nie widać. Ale to jest pewnie po drugiej stronie tunelu. Kurde. Wąsko. Strasznie wąsko tam. Ale tylko pół kilometra, no i to się może udać. Nie już co prawda... No nie, no, mówiąc, że... Napieprzanie przed ramię to za dużo powiedziane. Za dużo się naklikałem tych przycisków, nawciskałem w życiu, żeby po takiej krótkiej sesji wciskania cały czas, raz za razem krzyżyka bolała mnie ręka, ale teraz wciskam jeszcze mocniej, bo to już jest ostatnia prosta, oni są naprawdę tuż za mną, więc trzeba jakiś manewr uskutecznić. No, kurde, no, jest, no, ale i tak dałem się prawie rozsmarować na samym końcu, ale tą rundę udało mi się zwyciężyć, teraz co, zmiana stron, rozumiem, tak? Ej, nie, serio, ja po prostu nie wierzę, jak bardzo zmieniło się GTA Online. Te misje, te zadania są naprawdę kreatywne, takie fajne po prostu. To już nie jest wyścig, deathmatch, albo dowieźć coś z punktu A do punktu B. To naprawdę już teraz są, nie wiem, może do Minecrafta jeszcze nie sposób tego porównywać, ale chyba za sprawą kreatora tutaj naprawdę pojawiło się bardzo dużo rzeczy. A później oficjalnie jeszcze przejął je Rockstar, więc mamy taki oto tryb chociażby. Hasta la Vista 4, tryb adwersarza. A, czyli teraz tak, troszeczkę jak z horroru, zombie za kierownicą tira. Jak daleko oni są? Kurde, całkiem daleko. Ale spokojnie, to ja mam teraz radio, więc mogę sobie wrzucić bardziej ruchliwe rytmy. I teraz właśnie pytanie, czy ta perspektywa nie będzie lepsza? W sumie tak wygląda wnętrze tira, jeszcze tego nie miałem okazji oglądać w ogóle. A, jeżeli utknę, mam to przytrzymać, żeby urodzić się, odrodzić ręcznie. Ej, sprawdzałem to w jednej z ostatnich misji i jakoś, kurczę, nie za bardzo. Jak na pauzie? Oszalałeś? Wiesz, jak to się kończy? Dokładnie tak. Ej, dobra, to ten tego nie przeżyje. Ale chyba dlatego zaserwujemy już sobie normalną perspektywę. Koleś, nie, ty będziesz musiał wrócić. Nie! No nie rozwal tira, no proszę cię. Dobra, wrócił i ciśnie.
Przynajmniej będzie próbował. Ale tak musi tu przejechać. Dobra, i jedzie. Urwał się. Ale peleton go goni. I zaraz pewnie dogoni. No kurde. On chyba lepiej z tego wyjdzie niż ja. Ale, no. Prawie koleś. No co to były za lagi. Ja tam chcę przejechać, ziomek. Nie blokuj. Mam pewnego rowerzysty do rozjechania i nie zawaham się użyć tira, którego aktualnie posiadam. Dobra, zablokuj go, ja go zmiażdżę. Co ty na to, koleś? Czy to wygląda jak plan? To wygląda jak najbardziej jak plan. Tylko jeszcze trzeba go zrealizować. Mam ten plus po swojej stronie, że wiem, jak przebiega trasa. No i o to chodziło. Dwie ofiary i jedno zwycięstwo. A w ogóle zaraz 91 rangę wbiję. Jakie rzeczy się porobiły w GTA Online? Jeszcze niedługo Super Lama. Ja, Piechol, będę miał setną rangę. Nie, mam nadzieję, że uda mi się dotrwać. Nie jest to w sumie może tak daleko, no bo jeszcze tylko 9 poziomów, ale wiecie, im dalej w las, tym gorzej tutaj. Po prostu wolniej się zdobywa, ale zwycięstwo, jakby nie patrzeć. Szkoda tylko, że nikt nie dołączył z ekipy, ale w sumie akcję trzeba ocenić jako dobrą. Linia śmierci 4? Dobra, jeszcze raz, kit, niech będzie. No nie, no utrzymuj tempo, no w sumie lasery kontra gauntlety, czy inne muscle cary, no też się... Ej, no naprawdę też porobiło tych trybów. Teraz tylko skrzyknąć ekipę, która by chciała grać te tryby regularnie, ze mną, wieczorami na przykład. Wtedy może było ogarnąć regularne materiały na kanał i każdy naprawdę stopniem, powiedzmy, rozrywkowości byłby zadowalający. Ale linia śmierci 4, czyli to co wybrałem ma 66% tylko, więc czym prędzej zatwierdźmy te ustawienia i zaprośmy znajomych. Może ktoś gra. Original Random dołączył, ale spokojnie, jeszcze dwa miejsca pozostają. Więc również członków ekipy. Chyba widać zaproszenie, żadne nie poleciało, więc spokojnie. A może jednak. Tylko, że widzę wszyscy zajęci niestety. Więc dobra, poczekajmy, jeszcze dwie osoby muszą dołączyć. No, uwaga, chyba mamy czwórkę graczy. Tylko strzał jeden jest na zawołanie. Mam nadzieję, że go zaraz zawołają. Nie, jednak nie. Ale Daria dołącza. No i o to chodziło. Dobra, idealnie się wstrzeliłaś w to miejsce, Daria. Ostatkiem sił. I w ostatnim momencie. No, jesteśmy w komplecie. Tak oto wygląda Daria z rangą 453. Albo 453 właściwie. No, stacy na maksa, tylko tam psychiczny. No i obłąkanie też, nie do końca, i bardzo dobrze akurat. Ja, no dobra, jedziemy z tym koksem. O co chodzi w linii śmierci 4, czyli gracze próbują eliminować siebie nawzajem za pomocą śladu zostawionego przez tył motocykla. Niczym z tronu. Czy tam tronu ewolucji, nie wiem, którą wersję oglądaliście, oglądałem obie. A w sumie jeszcze jeden, chyba tron się pojawi gdzieś tam po drodze. Ja, ale kolejna kolaboracja między Rockstarem a jakąś tam ekipą, no bo coś mi się nie chce wierzyć, żeby tego oczywistego połączenia nikt nie wychwycił wcześniej, bo to by się skończyło pozwem sądowym. Ale dobra, kolorki, każdy inny. Dobra, Daria na zielono. Brian na różowo. Original Random na niebieskawo. A na pomarańczowo ja. Dobra, gotowi wszyscy? Nie, dobra. Niech już mogą być właśnie przez to niegotowi. Ale to nie o to chodzi. Dobra, salut. Jedziemy. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Czy motocykl też będzie adekwatny do sytuacji? Tak jest, dobra. I muzyka nawet. Ej, no nie wierzę, co się porobiło w GTA Online. Kupić GTA 5 i zabawy masz naprawdę na, no, na rok minimum. Albo możesz się bawić po prostu cały czas. Ej, dobra. Wyświetlanie graczy to jedno, ale teraz gdzie są te rzeczone linie? Jak długie one są? Jeszcze pytanie pozostaje teraz. No dobra. Ładnie, Daria, cześć, witam. Nie, ale dobra, o to właśnie chodziło, o to właśnie chodziło. A w ogóle też są... O! Moje szczęście, że byłem akurat jeszcze... żywy w tym nieśmiertelnym sensie. Nie, dobra, staram się obczaić. Ja, czy radar mi się tutaj przysłuży w jakikolwiek sposób? I chyba tak, tylko muszę zwracać uwagę na inne ikonki. Tutaj właśnie jest jakaś przed nami. Jest, a co to jest? Dobra, bo koleś wie... każdy dobrze wie, co będzie próbował zrobić. Aha, i ja też. Razem z kolesiem pomyliliśmy takowe samobójstwo. Pięknie. Po prostu nieźle. Jeszcze tylko 4 zgony i po mnie. A tam wszyscy gdzieś dołem śmigają, tam można wjechać na dół. O, ale tutaj no, tylko taki zwykły, delikatny zjazd. Nic więcej.
No, czy pytanie, czy on wjechał w moją już linię, czy jeszcze nie? Ha! Jednak tak, dobra. Więc tutaj chodzi bardziej nie o zdobywanie punktów, a o pozostawanie przy życiu. No bo jak spójrzcie, mam 4 życia jeszcze, a tam inni mają ich zdecydowanie więcej. No, oprócz tego jednego kolesia. Pytanie, czy mogę powiedzieć samobójstwo, wjeżdżając w swoją własną linię? Pewnie tak. Więc tylko bierzemy tutaj przyspieszenie, albo turbo, albo nie wiem co to jest, ale... I jak tego użyć? L3. Dopalacz. Ale to mam też jeszcze inne rzeczy. Jakby co? O, proszę bardzo. Wjechali w moją linię. I to w sumie... Nie. Yeah. Dobra, już myślałem, że to się lepiej skończy. Właśnie chciałem włączyć dopalacz i go wyprzedzić, ale... No, ja widzieliście, był szybszy. Ale dobra, Original Random zaraz powinien odpaść. Mi zostały jeszcze 3 życia. Brian pozostaje przy życiu cały czas. Daria zginęła raz. Przeze mnie. Oj, nie, koleś, nie. Ale jakimś cudem udało mi się go sprzątnąć. O, i może na to dopalacz? Czy to był skok? Nie, to był chyba skok. Sorry. Zmarnowałem to. To jest dopalacz. Tylko, że nikt nie wjedzie w linię, która jest w powietrzu. Choć w sumie nie, no, ja bym próbował. Dobra, jest Daria. Ach, kurde. Ale liczyłem, że chociaż Daria mi się uda sprzątnąć, ale nie. Poginęliśmy wszyscy, a Brian ile? 6 żyć cały czas? Nie, 4 tylko. Ale ja tylko 2. To nie... Nie! No dobra. Original Random się zemścił, ale w tym zestawieniu ja prowadzę 4-1. Ale dobra, to na własne życzenie już było. Nie, bo zaraz przestanę być nieśmiertelny i w coś wpadnę, więc lepiej pojedźmy tutaj tunelem. Coś przy okazji się uda podnieść. Turbo. No i zginąłem. Albo nie? Albo oczywiście, że tak. Nie, dobra, czyżby ostatnie życie? Czy to już był definitywny zgon? Chyba zapowiada się na definitywną śmierć. Czyżbym odpadł pierwszy? No dalej, pokażcie. No, nie, chyba nie. Jeszcze ktoś odpadł przede mną. Tylko, że dalej z gościem mają jeszcze no, sporo żyć na swoim koncie. Chyba, że z eliminacją każdego kolejnego gracza zeruje się z licznik żyć, po prostu. No właśnie, zobaczmy jak Daria sobie radzi. Czy ona robi coś inaczej niż ja? Zdecydowanie, ja nawet nie próbowałem postawić motocyklu na jedno koło. Ale dalej, no, jesteś teraz na cenzurowanym, powiedzmy, więc uważaj jak grasz. No ej, to było piękne, czemu on to przeżył? A, tam, ale było blisko, nie wierzę. I tak tu się gra, okej, dobra, no. Dobra, może niekoniecznie w ten sposób, bo tak też ja zrobiłem, ale... Nie, ale dobra, widzę, jest zupełnie inne podejście, Darii... I różni się od mojego. I pewnie dlatego też efekt jest inny. Nie, dobra, ale zobaczmy, przypatrzmy się Darii cały czas. No, ma zdecydowanie wyższą rangę, jakbym miał obstawiać gracza, który tutaj wygra, to byłaby to właśnie ona. No, plus jeszcze dodatkowo ma jedno życie więcej. A czas działa na jej korzyść, więc no, trzymajmy kciuki. Za reprezentantkę morderczych lam. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie no, Daria, serio. Przyjmij strategiczne, taktyczne podejście i utrzymuj się przy życiu po prostu. Blokuj mu dojazdy, zostawiaj linię w najlepszych punktach. Wjedź sobie do tunelu na przykład, no nie wiem. Ale jeszcze tylko 10 sekund. W sumie tunel to jest dobra opcja. No nie szarżuj proszę na sam koniec. No, chyba że taka szarża. Bardzo zachowawcza, ostrożna, ale też efektywna. A, i to była tylko pierwsza runda. No to dobra, mamy szansę, żeby się odkupić teraz. Odkupić winy. 5 zabójstw? Ej! Najwięcej ze wszystkich, ale też najwięcej zgonów. Ale to exequo z Original Randomem. Dobra, kontynuujmy to. Powiedziałem, że 3 rundy zabijania się nawzajem motocyklami. Więc o tyle dłuższy będzie ten materiał z GTA Online. Ej, dobra, ale czemu tak zmieniła się pogoda? Będziemy jeździć w nocy teraz? Okej, nie, dobra, jak z rundy do rundy coś się będzie zmieniało, to tym lepiej. Ale tutaj wygląda tak samo w tym środowisku, wprost z kreatora. No dobra, teraz skoro już wiem, jak tutaj trzeba grać... Nie, no dobra, wiedziałem od samego początku, po prostu... Moje umiejętności nie są porównywalne z Darii, najwidoczniej. No i tak, najgłupszy by było teraz wjechać po prostu w jej linii. Nie, no! Aha, tutaj nie ma hamulca, tak? Czy jest? Bo ja usilnie próbowałem hamować i naprawdę jechałem tak wolno, że ten samochód powinien zahamować, ale... Aha, faktycznie nie da się zahamować. I twórcy o tym pomyśleli.
Czy jak ktoś zostawi na mnie pułapkę, no to haha, niestety. Ej, filtry? No nie no, ale czemu miałbym grać w czerni i w bieli? W ogóle... No, wam powiem, to może pomóc. Choć nie do końca, nie, dobra. Na dłuższą metę odpada, ale jako niuans jak najbardziej. Nie no, nie filtr. Szlak, jak to się zmieniało? Nie! A, dobra, czy można też pomienić samobójstwo? Nie, super. Jeżeli ja się zaraz nie dowiem, jak się zmienia kamerę, to ja tu nie wygram. Nie ma opcji, nie z tą kamerą. Za mało widać z przodu, przede mną. Autentycznie nieprzydatna rzecz. Chyba, że będziemy w ten sposób jeździć i bawić się w węża. No, ale to się nie mogło to przeskoczyć. Nie, serio, ale się skaszaniło. Czym to było? Nie, to nie był telefon. Lewo, prawo, dół. Jak? Rozpocznij nagrywanie? Nagrywanie już leci właśnie i widać moją porażkę na nagraniu. Ja naprawdę usilnie staram się zmienić kamerę, ale... No właśnie, moment, a może przyspieszając? No, przyspieszając, dobra, troszeczkę to się rozjeżdża. Ale i tak nie na tyle, żebym czuł się najbezpiecznie. A nie trochę, zwłaszcza na dopalaczu, no ale dobra, już gramy w ten sposób, to czemu by nie? Tylko nie no, oczywiście na miejscu dali też bym to wykorzystał. Ale chyba do końca tą rundę będziemy obserwować się, no właśnie, obserwować, a nie w niej uczestniczyć. Coś mi się wydaje, że zaraz coś mnie tutaj dojedzie z tej perspektywy. Jeżeli w tym momencie przed moimi oczami pojawiłaby się linia, to naprawdę ja jej nie zauważę. I wielka szkoda, że nie mogę zmienić perspektywy. A, to już teraz wystarczy, że wjadę w ścianę i już to jest zaliczane za samobójstwo. Nie, dobra. Okej, liczmy, że będzie runda trzecia, bo jeżeli dwie, no to... Uczestniczyłem w jednej, w drugiej po prostu ginąłem. Ale dobra, dalej, nie obraź się, ale to jak zniszczysz Origina Randoma, przyspieszmy sobie. I takim oto sposobem Daria wygrywa kolejną rundę. Nie no, jakby nie patrzeć, Mordercza Lama zawsze wygrywa w tym zestawieniu. Ja, to chyba koniec już, więc nie zagramy trzeciej rundy, wreszcie nie będę mógł spróbować swoich sił. Ale patrzcie, no właśnie o to chodziło, prawy narożnik, Mordercze Lamy, tak jest. Represent, represent, represent. Dobrze, kochani, ale w tym miejscu ja kończę ten odcinek. Do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.